Pozwól, że zadam ci zagadkę. Janusz ma 30 lat, ogląda telewizor przez co najmniej 2 godziny dziennie i kolejne 4 poświęca na surfowanie po internecie i granie w gry komputerowe. Pije średnio 20 piw miesięcznie i tyle samo paczek papierosów wypala. Jego ulubiony sport to beer pong, ulubiona potrawa to kiełbasa z grilla, koniecznie z musztardą, a 2 książki, jakie przeczytał w ciągu ostatnich 20 lat, to Sekret i Bogać się, kiedy śpisz. Pytanie brzmi, czy Janusz jest milionerem? Czy Janusz jest w szczęśliwym związku? Czy Janusz ma bogate relacje z przyjaciółmi? Czy Janusz będzie się cieszył dobrym zdrowiem, kiedy będzie starszy? Informacje, jakie przedstawiłem o Januszu, nie dają jednoznacznej odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jednak to, jakim człowiekiem jesteś, nigdy nie jest dziełem przypadku ani żadnego jednorazowego wydarzenia, tylko efektem tego, jak teraz wygląda twoja codzienność. To, jak teraz wygląda każdy twój dzień, będzie miało mocne odbicie w tym, jak będzie wyglądała twoja przyszłość. Dlatego dzisiaj przedstawiam subiektywną listę 5 nawyków, które wykonywane regularnie, według mnie najbardziej pozytywnie wpłyną na twoje życie. 1. Codzienna dawka ruchu, czyli co najmniej 30 minut intensywnych ćwiczeń każdego dnia. Dlaczego ten nawyk? Według Światowej Organizacji Zdrowia brak ruchu jest bardziej szkodliwy od palenia papierosów. Jeszcze nigdy w całych dziejach ludzkości nie spędzaliśmy tyle czasu w pomieszczeniach, co teraz. Jako gatunek jesteśmy przystosowani do tego, żeby się ruszać codziennie i to bardzo dużo i nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć bez uszczerbku na naszym zdrowiu. Siedzący tryb życia prowadzi do fatalnych konsekwencji zdrowotnych, natomiast spora dawka ruchu ma tak duże korzyści, że aż trudno wszystkie wymienić w jednym miejscu. Z tych najważniejszych przede wszystkim obniża stres, dotlenia cały organizm, wzmacnia odporność, bardzo pozytywnie wpływa na praktycznie każdy układ w naszym ciele, dzięki czemu znacznie obniża ryzyko wielu chorób. Do tego jeszcze pozytywnie wpływa na samodyscyplinę. Zatem ruch czy brak ruchu? Wybór należy do ciebie. 2. Uczenie się, czyli codzienne czytanie książek, oglądanie webinarów, kursów online, słuchanie audiobooków i tak dalej. Ciągłe zdobywanie wiedzy i powiększanie swoich kompetencji to najlepszy i najszybszy sposób na to, żeby więcej zarabiać, mieć lepsze relacje, lepiej dbać o zdrowie, być spokojniejszym i szczęśliwszym, a do tego łatwiej rozwiązywać absolutnie każdy życiowy problem. To, że każdy z nas nie jest wręcz uzależniony od zdobywania wiedzy, według mnie jest przypisane tylko jednemu prostemu zjawisku. Nie wiemy, czego jeszcze nie wiemy. Bo gdybyśmy wszyscy wiedzieli, jakie korzyści będą na nas czekały po zdobyciu jakiejś określonej wiedzy, to poświęcalibyśmy w ciągu dnia na to zdecydowanie więcej czasu. Często jeden kurs czy książka może tak mocno wpłynąć na twoje życie, że inwestycja zwraca się 1000-krotnie. 3. Kontemplacja. Tak właśnie nazywa nawyk ciągłych refleksji na temat tego, co dzieje się w twoim życiu. Nie polega to na tym, że każdego wieczora siadam sobie wygodnie na kilka minut i zastanawiam się, co się dzisiaj wydarzyło. Czy było coś, co mnie zdenerwowało? Czy chociaż przez moment byłem z jakiegoś powodu zestresowany? Czy pojawiło się jakieś impulsywne zachowanie, którego później żałowałem? Czy przeżyłem ten dzień dokładnie tak, jak chciałem? Zauważyłem, że ciągłe zadawanie sobie takich pytań w krótkim czasie prowadzi do znacznie większej świadomości twoich emocji i zachowań. Nie da się wyleczyć raka, dopóki nie wiesz, że go masz. Nie da się naprawić związku, dopóki nie wiesz, że dzieje się coś nie tak. Nie da się zauważyć, że marnujesz swoje życie, dopóki nie uświadomisz sobie, że jedynym sportem, jaki uprawiasz, jest beer pong. A dzięki codziennym kontemplacjom dokładnie wiem, co i dlaczego dzieje się w moim życiu. Jeśli coś dzieje się nie tak, jak powinno, dużo łatwiej jest mi to zauważyć, zmierzyć się z tym, bo dzięki kontemplacji mam znacznie większą świadomość. 4. Medytacja. Jest czymś tak samo ważnym dla twojego mózgu, jak ruch dla twojego ciała. Liczne badania pokazują, że medytacja trwale zmienia strukturę twojego mózgu, dzięki czemu jesteś spokojniejszy, bardziej odporny na stres, dużo łatwiej jest ci się skupić i robić jedną rzecz naraz, co jest nie lada wyczynem dla naszego coraz bardziej rozproszonego społeczeństwa i bardzo mocno przekłada się na twoją efektywność. I to dopiero początek, bo zalet jest znacznie więcej. Zainspirowany? Na koniec najmniej oczywisty nawyk – kwestionowanie. Świat byłby znacznie piękniejszym i bezpieczniejszym miejscem,
gdyby zamiast ślepej wiary było więcej wątpienia. Dlatego kwestionuj i poddawaj w wątpliwość absolutnie wszystko, w co wierzysz. Od religii po opcję polityczną, kończąc na wszelkich życiowych przekonaniach, którymi się kierujesz. Dzięki temu zawsze będziesz bliżej prawdy i właściwych decyzji. Jeśli jesteś lewicowcem, prawicowcem albo nawet antyszczepionkowcem, to zamiast potwierdzeń swojego wierzenia, szukaj raczej dowodów na to, że możesz być w błędzie. Jeśli znajdziesz przeciwne twierdzenia, argumenty czy dowody, to nie odrzucaj ich z miejsca, tylko zbadaj je. Jeśli okażą się fałszywe, tym lepiej. Dzięki temu znacznie lepiej będziesz wiedział, dlaczego wierzysz w to, co wierzysz, i wiara będzie się zamieniała w wiedzę. Jeśli zobaczysz, że przeciwna opcja ma rację, to jeszcze lepiej. Zobaczenie swojego błędu to nie żadna porażka, tylko oświecenie. To zawsze zmiana na lepsze. Wszyscy mamy zestaw swoich przekonań, na podstawie których żyjemy. Im częściej zmieniasz zdanie, tym bardziej świadome są twoje wybory. Jestem ciekawy, jakie są wasze przekonania na temat tych 5 nawyków, które dzisiaj omówiłem, które już macie u siebie wprowadzone, które wprowadzicie po wysłuchaniu tego filmu. Napiszcie mi o tym w komentarzu, będę za to bardzo wdzięczny. A jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wprowadzać te nawyki w prosty i przyjemny sposób, to zachęcam do zapoznania się z moim kursem Rok Zmian, który znajdziecie na stronie rokzmian.pl. Jak zwykle zapraszam też do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia wkrótce. Robert Marchel.